Rok 2019 w brytyjskiej rodzinie królewskiej zapowiada się naprawdę interesująco. Na świecie pojawi się pierwsze dziecko księżnej Meghan i księcia Harry'ego, a na ślubnym kobiercu stanie córka księcia Michaela z Kentu, Gabriela Windsor. Zobaczcie, co jeszcze będzie się działo na angielskim dworze. Pierwsze urodziny księcia Louisa. Obecnie mały książę jest piąty w kolejce do brytyjskiego tronu. Z pewnością z okazji pierwszych urodzin księcia Louisa Kate i William podzielą się jego nowymi oficjalnymi fotografiami. Narodziny pierwszego dziecka Meghan i Harry'ego. Według królewskiej tradycji o imieniu i płci królewskiego potomka dowiemy się dopiero po jego narodzinach. Jak na razie pozostaje nam więc czekać do wiosny. Zaręczyny księżniczki Beatrice. Od niedawna mówi się o jej związku z Eduardo Mappali Mozzi, który jest milionerem, rozwodnikiem i wychowuje dwuletniego syna Wolfiego z poprzedniego małżeństwa. Jeśli królowa zaakceptuje ich związek, ślub Beatrice sprawi, że będzie ona pierwszą osobą w swoim pokoleniu, która będzie miała pasierba. Ciąża księżniczki Eugenii. W rodzinie królewskiej panuje niepisana tradycja, że tuż po ślubie para książęca musi jak najszybciej postarać się o potomka. Czy niebawem Eugenia i Jack Brooksbank podzielą się z nami wspaniałymi wiadomościami? Ślub Gabrieli Windsor. Gabriela Windsor jest córką księżnej Michael z Kentu i jest obecnie 50. w kolejce do brytyjskiego tronu. Jej narzeczonym jest Thomas Kingston, który pracuje na rynku inwestycyjnym. Para stroni od mediów, a ostatnio mieliśmy okazję podziwiać ich na ślubie Pippi Middleton i Jamesa Matthewsa. Pierwsza rocznica ślubu księżnej Meghan i księcia Harry'ego. W tym roku para będzie świętować pierwszą rocznicę ślubu. Mamy nadzieję, że z tej okazji podzielą się nowymi oficjalnymi fotografiami ślubnymi. A Wy co jeszcze umieścilibyście na tej liście? Zostawcie komentarz poniżej, a po więcej informacji ze świata rodziny królewskiej zapraszamy na viva.pl.